Wszystkim, którzy kochają eksperyment, w tym roku oferujemy dwa tematy, ale nie chcemy, żebyście o nich czytali, nie chcemy, żebyście o nich tylko słuchali, chcemy, żebyście wzięli w nich rzeczywisty, osobisty udział. Tymi tematami będzie światło, ale nie tylko fizyczne własności światła, ale także sposób, w jaki dzięki światłu i informacji, które niesie, widzimy świat. Czyli będziemy mówili także o pewnych własnościach naszego mózgu i przetwarzaniu tych informacji. Drugim tematem będzie żywioł wody. Woda jest niezwykłym żywiołem, nie tylko niezwykłym związkiem, ale również niezwykłym żywiołem, o czym z całą pewnością przekonacie się w czasie eksperymentów.